Seba, a tymi tam wszystkimi to możemy też się golnąć, co tam stoją? Tymi? To się przyjdzie. Dobra. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Seba, co ty masz za sprzęta? Przypadkiem trafiłeś. Który to jest rok? 2016. Na kołach Supermoto? No tak ma być. Duke. Są oryginalne. A powiedz, blokady ma, żeby na koło nie stawał, czy coś takiego? Ma, ale można wyłączyć. ABS, który można wyłączyć przy okazji. Chociaż z tą blokadą, żeby na koło nie szedł, nie wiem, ale na pewno ma kontrolę trakcji, bo ucina, nie? To jest taki jak Sławas miał, wiesz, tylko że on miał na kołach offroad. No bo on opony kostkę taką założył. Tak, nie, tak on miał w oryginale, bo są dwa rodzaje. To jest Duke, a tamten Adventure się nazywa. A też, no. No, tamten Adventure, Daniel. Ja ci mówię, takie coś na miasto. Masz torowe opony? Za cichy. Proszę? Torowe opony. Te opony są do wymiany, ale gościu do mnie mówi... A gdzie ty masz ten wydech, powie? Tu. No właśnie, one mają takie... Gościu do mnie mówi, że słuchaj, opony masz do wymiany. Ja mówię, zostaw, spalę, to wymienię. No i to zamorduje je i wymienię. Że są stare, a są łyse, nie? I ty, ja mam jechać nim? Przyjadę się? Dobra. Nie masz wyjść. Seba, to muszę. Jak ty tak mówisz? Wiadomo, kiedy się następna okazja nadarzy. No, kurde, nie wiadomo. Zaraz wam obczaję właśnie ten motocykl, czy warto w taki zainwestować. Powiedz, ile pieniędzy dałeś za 2014 rok? 16. Wiesz co, ja go trafiłem dosyć tanio. 2016 rok to jest. Dałem za niego 10 koła. No to niedużo, ty. Był przód wylany i pęknięta była ta szyba. Przednia, tą wiewkę. Aha. Kurde. Tu odpalam. Tak. No. Ja bez kasku. Tak? Nie ma problemu. Daniel, to jest petarda. Musi złapać tak 7 tysięcy i dopiero... Ale nie musi, to od dołu ciągnie. Ciągnie od dołu, no. Jedynka to jest wariat, nie? Dwójkę to tak, to się zgodzę z tobą, że do 7 musi dojechać. Ale jedynkę nie, i na koło idzie. Powiem ci, bardzo Seba, bardzo dobry zakup. Daniel, ja tu jestem, halo. No. Myślisz, że to że się nagrywa? Nagrywa cały czas. Coś pięknego po prostu. Ja oglądałem w salonie, ale w tych sklepionki. Aha. Nie, no dobrze, że to kupiłeś. Bardzo dobrze. Chciałem coś na drogę, mówię tak. Tak. Tu jest jedna maszyna. Przejedź się, Daniel, zobaczysz. To jest motocykl dla ciebie. Nie, bo mi się spodoba i trzeba będzie... Przejedź się. Trzeba będzie... Nie, naprawdę. Spróbuj, bo jak nie przejdziesz, nie będziesz wiedział. Ja nie umiem. Dawaj. Namawiał. Seba, może? Pewnie. Daniel. Tu uważaj, bo zrywny jest. Kurde, chłopie, już jeździłem z 1000 lat.
Widziałeś? Widziałeś? Powiem ci, że dobrze kupiłeś, dobry sprzęt, nieduże pieniądze, a naprawdę daje. Pytałem w salonie o silnik, jak oglądałem, to 125, jakbym go zamordował, nie? Gości do mnie mówi, po co się o to pytasz? Mówi, daj sobie spokój, mówi, nie zamordujesz tego. I co? Na miasto, do banku, nie? Po zrealizowanie czeku? No. Albo rachunki zapłacić. Nie, Daniel nie płaci rachunków. On tylko czeki realizuje podróżne. Z Lufthansa. To jest największy oszust na Niemcy. I dlatego taką, kurtkę ma. Czekajcie, trzeba tu fajnie jakiegoś miniaturkę dać. Kurde, tak słońce. Wiesz co, by trzeba było go dać tu. Dobrze. Daniel, podjedź tam. Nie umiem. Nie bądź pyda. To przeprowadź. Przepchaj go. No daj to ja już, bo kurczę, widzę. Nie można się ciebie doprosić. Nic nie chcę pracować. Jeszcze można się przejechać kawałek. Słuchaj, możemy zdjęcie? No, młodego zaraz. Dobra, dawaj, dawaj. Zrobisz? Weź tak mnie, żebym cały w kadrze był tutaj właśnie. Za gruby. Z Sebą. Czekaj. To jeszcze dam ci ten. Ło, czekaj, taki zoom się zrobił. Nie, coś tu się... Nie musi. Wybierałem. Super, świetnie. A moim jeszcze zrobisz? Nie ma. Nie ma problemu, pozujemy. Co to jedzie? Nie, no fajnie. Fajnie, elegancko. Kurde, fajnie. Żałowałbym do końca życia, jakbym się tym twoim sprzętem. Te fotele są nieodwiedzane. To się wcześniej obszywa. Normalnie to są tak jak decha. Normalnie one są. No, tutaj nic nie poczułem. Jest normalnie miękko było. Czyli ktoś całe coś siedzisko obszywał. No to elegancko, to zobacz, sam, koszt. Tego mam kuferek Givi. Aha. Czyli możesz zapakować. Dwa podnośniki na przód, na tył, do wymiany kół, do czegoś, no to sobie... Trzymaj go, nie sprzedawaj. Wydechu bym też nie zmieniał. Bo ci powiem, że tu jest katalizator. Jest, no. Będzie gaz, jak zejdzie z wysokich. Sonda, nie? Lambda jest, nie? I powiem ci, efektu nie będzie. Chyba, że KTM już do niego ma jakiś dedykowany Akrapowicza. Ale to mówisz, że to jest 390? Albo Leo Vinci. Nie wiem, co mają, ale to, co mają, będzie na pewno w oryginale musiało być. Tylko musisz się zapytać, czy nie trzeba czegoś tutaj, wiesz... On może być zablokowany. Może być. Bo można mu zrobić remapping i masz wtedy 50 koni. To wybierasz się? No. Tak ma 40... To najlepiej wiesz to do serwisu KTM-a. Serwisu, no. I to porozmawiać z nimi. No. Bo ja pamiętam, że Sławek kupił Akrapowicza i nie było efektu. No, dopiero jak ściągnął całego Akrapowicza i bez wydechu był, to było słychać, że to jedzie.
Ale było tylko słychać, bo moc stracił automatycznie, nie? Są takie zestawy, można kupić, nie? Wyrzucasz ten katalizator, tu jest rura gięta i tu wychodzi, nie? Tak, ale tutaj patrz, tutaj o to chodzi też. Może mieć dławik założony, może być jakoś... No. Bo wiesz, bo te emisje spalin, to wszystko i to dlatego tak jest, nie? Ale dowiedz się, jeżeli... Wiesz, jeżeli to... Ale podejrzewam, że to koszty będą wysokie, nie? No. Warto, bo ja 5-6 tysięcy. Mam kiedy wyjechać, no. Rzadko jeżdżę. To taki koszt może być około 5-6 tysięcy, jakbyś chciał tak zrobić, bo jak kupisz samą końcówkę za 2,5 tysiąca, to ci nic to nie da, nie? Nie chcę się wymądrzać, ale tak po prostu z tego, co Sława zmówił, to tak to wyglądało, że on sobie kupił, ale to jako zdupka była. Co znajomy montował silnik, dziuka 790, dokłada, no musiał jeździć na strojenie, bo jak założył przelot dobry, to puścił gaz wysokich obrotów i silnik zjechał, nie? Aha, no widzisz. Także musieli tam poprawić. No. Także Seba, dzięki ci, jeszcze pogadamy, tylko teraz do filmu się pożegnamy. Dzięki Seba, naprawdę, dzięki, że wbiłeś i że dałeś się w ogóle golnąć, karnąć. Karniaka dałeś, jak to mówi Seba, ten z Pomorza. I Danielowi dałeś karniaka. Ja, jest! I fajne, szwajne. Nara. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.